Moim Państwa gościem podczas ogólnopolskiego szczytu gospodarczego w Lublinie jest Pan Sławomir Mazurek, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bank Ochrony Środowiska podpisał ostatnio deklarację klimatyczną. Jaka będzie rola banku w tej deklaracji? Bank Ochrony Środowiska od 30 lat działa na rzecz poprawy jakości środowiska w Polsce, finansując inwestycje ekologiczne. Bank zapisuje się po tej stronie mocy, która będzie dążyć do tego, aby działać na rzecz neutralności klimatycznej i ten sposób finansowania i dostosowania oferty naszych produktów chcemy, aby one w tym kierunku były przygotowywane, aby służyły właśnie osiąganiu neutralności, aby pomagały polskim przedsiębiorcom i obywatelom w tym, aby osiągać coraz lepsze efekty w zakresie zmniejszania wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu. Temu służy też dostosowanie naszych produktów, które także adaptacji i poprawie także jakości powietrza służą. No właśnie, ostatnio duża inwestycja w farmę fotowoltaiczną, 7,7 miliona złotych. Jakie kolejne projekty będzie finansować Bank Ochrony Środowiska? Jesteśmy otwarci właśnie na finansowanie odnawialnych źródeł energii. Uważamy, że fotowoltaika to jest to, co wiemy jak robić i mamy tutaj naprawdę efekty. Poprawiamy także ten proces, aby on był jeszcze bardziej korzystny dla naszych klientów i partnerów. Będziemy finansować te mniejsze farmy, ale także większe. Także finansujemy takie farmy konsorcjalnie, kiedy nasi klienci przychodzą w większej grupie, staramy się, aby ten proces był powtarzalny. Widzimy, że fotowoltaika też dzięki systemowi wsparcia, dzięki aukcjom, ona nie jest obarczona dużym ryzykiem, ale dzięki temu też możemy jeszcze lepiej dostosować ofertę dla naszych klientów, dla przyszłych klientów. Także jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami finansującymi. A jakie kwoty BOŚ przeznaczy na wsparcie fotowoltaiki właśnie? Jesteśmy w trakcie realizacji naszej strategii, w której chcemy, aby co druga złotówka była wydawana na cele ekologiczne. Oczywiście dostosowujemy elastycznie do tej zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Jesteśmy zawsze w stanie przygotować właściwy wolumen środków, nie mamy z tym problemów. Trudno mówić o konkretnych kwotach, bo te projekty pojawiają się, ale można mi powiedzieć już konkretnie, że na przykład nasza grupa przygotowała się podpisała umowę, dzięki której będzie można sfinansować dla firmy Columbus obligacje, zielone obligacje na 500 milionów złotych i to też o takich kwotach w tym przypadku mówimy, żeby finansować rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie fotowoltaiki. A jakie linie kredytowe są przeznaczone dla konsumentów, jeżeli chodzi o właśnie odnawialne źródła energii? Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to są linie, które dotyczą finansowania odnawialnych źródeł, finansowania fotowoltaiki. Także staramy się, aby nasze kredyty hipoteczne były kredytami zielonymi, które będą uwzględniać budownictwo zrównoważone. To też jest taki szczególny obszar, ale pamiętajmy, że Bank Ochrony Środowiska jest częścią rodziny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie współuczestniczymy w programach Narodowego Funduszu Ministerstwa Klimatu, które dotyczą poprawy jakości powietrza. Mówię tu o programie Czyste Powietrze. Także tutaj specjalne narzędzie takie finansowe, instrument finansowy mamy przygotowany, ale te także, które dotyczą adaptacji i walki z suszą. I tutaj no właśnie, podatek od deszczu. Program nasza, myślę, że to podatek od deszczu będzie jednym z tym, który też będzie przyspieszał decyzję konsumentów, żeby poprawiać retencję na swojej działce przez zagospodarowanie wody deszczowej, przez budowę ogrodów deszczowych. Taki specjalny instrument i dla osób indywidualnych, i dla przedsiębiorców, także na nowe ujęcia wody. Mamy przygotowany i ten program równolegle wystartował z programem Moja Woda, który osiągnął wielki sukces. Przecież to jest 100 milionów złotych, które zostały przekazane na poprawę jakości właśnie środowiska w obszarze zagospodarowania wody. I myślę, że też w tym kierunku idziemy i obserwujemy duże zainteresowanie także tym obszarem. Oczywiście zainteresowanie różnego rodzajami narzędzi, instrumentów finansowych przekłada się, jest związany trochę z kalendarzem. Wiadomo, że ten okres jesienny to jest ten, kiedy wiele osób reaguje na to, że jednak zmienią się warunki pogodowe, no i też trzeba zadbać o czyste ciepło, a z nami może być to ciepło ekologiczne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.